Jak tam moje chłopy serdeczne? Witam serdecznie moich kochanych chłopów na tonażu dziennym. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Dziś mamy poniedziałek. U mnie jest poniedziałek. U was będzie pewnie chyba wtorek albo środa. Nie wiem, kiedy ten filmik wrzucę. Ogólnie to jest trochę takie śmieszne, nie? Że mówię, że u mnie taki i taki dzień. Ale chodzi o to, żebym wam mniej więcej powiedział, że na przykład dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj robię klatę, nie? Bo na przykład zaczynam klatę, czy tam plecy i nie, w sumie są ludzie, co by chcieli wiedzieć, jaka partia w jaki dzień. Także będę właśnie mówił, że dziś mam taki dzień, środa, czwartek czy tam piątek i robię taką partię. Na przykład, nie? Bo mówię, no niektórzy by może chcieli wiedzieć. A jeżeli nie chcecie tego wiedzieć, to mi napiszcie w komentarzu. Także dziś mamy poniedziałek. Jedziemy klatę. Wczoraj miałem, tak jak mówiłem na wcześniejszych filmikach, że niedzielę będę miał wolne. Ale powiem wam szczerze, że nie wytrzymałem. Mieliśmy iść na lody z rodziną, ale maluszkowi coś do oka wpadło, trzeba było mu zakroplać oczko, bo miał zaczerwienione i jeszcze pogody nie ma. Także mówię, kurde, no nie chce mi się za bardzo tak siedzieć. Mówię, idę coś porobię. I wczoraj byłem i sobie porobiłem po prostu barki, same barki z hantlami bez wyciskań. I jeszcze drążek robiłem w sumie pod chwytem. 5 albo 6 serii. Także jedziemy dzisiaj klatkę. Trzecia seria robocza. Waga w dół, kilogram. Dzisiaj się ważyłem, waga pokazała 109. Także coraz bliżej celu. Stówka 10 razy. Powiem wam, że ja mam tak samo silny skos prawie jak płaską ławeczkę. Bo ja stówką na skosie też zrobię 10 razy. 8-10 razy, nie? Stówką zrobię. Nie wiem czemu, bo może po tej kontuzji tych tricepsów, bo kiedyś miałem po prostu klatę płaską bardzo mocno, bardzo, naprawdę, ja ważąc w granicach 100 kilo, 140 kilo brałem na 8 razy. I to tak zawsze, przez lata. 140 brałem na 8 razy na sucho, przy wadze około 100 kilo. 140 razy robiłem na 8 razy, na sucho, bez żadnego testosteronu, bez żadnego metanabolu, bez żadnych używek, przysięgam. Taką miałem parę przed właśnie rozwaleniem tricepsów i łokci. Bo ogólnie mój rekord na klatę to jest 230 kilo. Nawet pokazywałem dyplom na TikToku. Może kiedyś go tutaj pokażę ogólnie. W sumie dobry by był pomysł. Muszę odszukać ten dyplom i wam tutaj pokażę, bo to były zawody chyba w Drawsku Pomorskim. Zająłem wtedy drugie miejsce. Mój kolega tutaj z Wałcza, taki Andrzej, który był mistrzem Polski w wyciskaniu ogólnie, on wyciskał w tej koszuli, ale akurat te zawody, które się odbywały w Drawsku Pomorskim, były bez żadnych ściągaczy, bez żadnych... Ja tam wycisnąłem w koszulce na ramionczkach. Lecimy z serią wznosów. Wznosy kolan w zwisie na drążku.
40 razy muszę się nawodnić, bo dzisiaj wypiłem chyba tylko litr od rana. A robiłem po ogólnie cardio rano, 3 km. Trzeba się nawadniać. No, także jeszcze dwie serie płaskiej i sylwetka się, widzicie, poprawia, nie? Bo już nawet jak wrzucam te TikToki moje, to ludzie do mnie piszą, że jest różnica między 3 miesiące temu a teraz, nie? Że widzą różnicę, że ile schudłem i tak dalej. Powiem wam szczerze, że jakbym chciał, to bym jeszcze bardziej przycisnął z formą. Bo ja sobie czasami szachuję węglowodanami, nie? Czasami biorę więcej, czasami mniej. Także myślę, że to też ma jakieś tam znaczenie. Ogólnie nie przekraczam kaloryki. Ale może to ma wpływ ogólnie, w ogólnym rozrachunku, bo jednak gdzieś czasami dostarczam więcej tych węglowodanów, niby się mieszczę w tej kaloryce, ale czasami mniej. Nie wiem, czy to nie ma jakiegoś związku na formę, nie? Nie znam się ogólnie za bardzo na glikemii. Przypuszczam, że może tak być, ale słodyczy nie jem. Słodyczy, jakiś ciastek, w ogóle. Jedyne moje źródło cukru, takie, że to jest słodkie, to na przykład jest łyżka drzemu albo łyżka miodu. Jak mnie już tak bierze na słodkie, to sobie biorę łyżkę miodu do gęby albo łyżkę drzemu. I koniec. Już mi się nie chce słodkiego. Ale to nie codziennie. To raz są na 2-3 dni. Jak mnie tam po prostu najdzie, że coś słodkiego, nie? Ale ogólnie biorę też potas. Potas przyswajam w tabletkach do prawie każdego, nie, do 2-3 posiłków. W sumie dziennie biorę 2 kapsułki potasu. A potas, przepraszam, nie potasu, chromu. Chromu. Biorę do 2-3 posiłków dziennie biorę chrom. A chrom powoduje właśnie, że się lepiej te węglowodany przyswajają i cukier, nie? Także na pewno to na pewno ma też jakiś wpływ. Dobra, czasu trzeba pilnować. Ale 11 lipca mam kontrolę lekarską. Idę do mojego lekarza rodzinnego i poproszę go, żeby mi wypisał skierowanie na badania. Zrobię sobie badania ogólne krwi, moczu, wątroba, zbadam sobie tarczycę, cukier i zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, może dołożę trochę. 10 kilo może dołożę. Ogólnie, wiecie co, mi siła nie spada i też siła nie idzie. Jestem ciągle w treningu. Także ja teraz jestem na etapie budowania siły. Ja i tak się cieszę, że mam taką siłę, jaką mam. Ogólnie na klatę nie ma szału, bo tak jak mówiłem, tricepsy jednak pouszkadzane i tak dalej. I mówię, cały czas trening robię i redukcja. I tak się cieszę, że naprawdę siłę mam jeszcze dużo i nie jestem zbytnio przemęczony tą redukcją. Także, bo niektórzy na redukcji są przemęczeni bardzo. No, u mnie może redukcja nie idzie zbyt szybko, ale idzie pomału, ale przynajmniej
przynajmniej nie chodzę jak zombie, przemęczony, nie? Dobra. Pokusiłbym się jeszcze o dwa ruchy, ale no tak jak kto mnie ogląda, ten wie, że nie mam zabezpieczeń. Nie mam zabezpieczeń, żeby w razie jak mnie przygniotło, to żebym po prostu wyszedł spod sztangi, nie? Ale myślę nad tym, myślę, mam to cały czas z tyłu głowy. Może poproszę tatę, żeby mi po prostu wyspawał stojaczki z nierdzewki. Może będzie miał chwilę. Nawet do tych stojaków dałoby się to zmontować, tylko trzeba by było dać je na warsztat, nie? Żeby po prostu jakoś to, nie wiem, dospawać na odpowiednią wysokość. Przewiercić i wstawić pręty na przykład. Tu dospawać stojaczek, nie? Do tego, tu z dziurą i tu wywiercić dziurę, żeby wkładać pręt. Wywiercić z 2-3 dziury i wkładam wtedy sobie pręt na daną, wiecie, wysokość, nie? Dałoby się to zrobić. Gdybym miał warsztacik, to bym sobie to zrobił. Nawet tak, jakbym miał trochę wolnego czasu, bym sobie podubał, ale niestety nie mam warsztaciku żadnego, ani garażu. Ogólnie takie coś przewiercić, to w sumie nie wiem, czy jest sens, bo by osłabiło stal. Takie duże dziury, nie? Takie o co najmniej, żeby pręt włożyć. Na pręt też musi mieć wytrzymałość. Żeby, wiecie, sztanga spadnie, to żeby pręt się nie wygiął. No to wszystko jest, wiecie, do przemyśleń. To by musiały być takie wałki, o jak ten, co tutaj widzicie. Taki wałeczki. I taki wałeczek wsuwam, nie? Tylko że taki wałek takiej grubości zniszczyłby mi te stojaki. Jakbym miał przewiercić na taką grubość, to te stojaki by po prostu straciły swoją wartość. By mogły trzasnąć. Także to jest w sumie nie za dobra sprawa ruszać to. Bo to jest, powiem wam, że te stojaki to są gówniane, nie? To jest najtańsze gówno, te stojaki. I takie stojaki kupicie za 150 zł na OLX-ie albo na Allegro, nie? To jest najtańszy szajs. Aczkolwiek, powiem wam tak, ćwiczę na tych stojakach dwa albo trzy lata chyba. Dwa lata na pewno. I używam je, tak jak widzicie, do przysiadów, do wyciskań i one swoją funkcję pełnią. Aczkolwiek przy ciężarach powyżej tam, nie wiem, 160, nie, powyżej może 180 kg, no to już trzeba uważać, bo jak widzicie, o, ja ruszam tą sztangą, nie, bo tu jest nierówno, dlatego. No ale to one nie są, wiecie, one nie są bardzo mocne, nie? Na pewno nie na ciężary 200 kg, to na pewno nie. Bo jakbym robił przysiad z obciążeniem 200 kg i bym mocno może odłożył, to mogłyby dostać, wiecie, wibracji i coś by mogło strzelić. Bo tu są tylko łączenia na dole. I to z jednej strony. One są tu pospawane tylko ten widelec. Jest pospawany tylko z dwóch stron. Po bokach nie. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Ten widelec jest tylko tu pospawany. A tu nie. Zobaczcie. Tu nie. Także mówię, to... Tu można ćwiczyć na nich, ale do pewnego obciążenia. Bo nawet, mówię, nawet spawy
pękają. Ale do tych ciężarów, co ja używam, no to jest ok, nie? Dobra, jedna jeszcze seria, ostatnia. Trzeba przestrzegać 3 minut. A jak się rozgadam, to kurde, nie zwracam uwagi na czas, muszę sobie jakiś tu zegar z domu przynieść. Dobra, piąta seria, ostatnia. Ostatnia seria. Rękawiczek nie wziąłem. Uchwyt mniej pewny. Bo to jest sztanga. To już są. Tu da się ćwiczyć. Na wszystkim. Tylko że ta sztanga. To się nie oszukujmy. To jest sztanga po prostu zwykła. Najprostsza za parę złotych. To wiecie, do olimpijskiej to jej jest. Nawet nie ma co porównywać, nie? Ale trenować można, tak? To, że na przykład nie mam sztangi olimpijskiej, olimpijskiego obciążenia, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? Nie. Tonaż to tonaż, staliwo to staliwo, chwyt to chwyt. Czy chwytam sztangę olimpijską, czy chwytam sztangę zwykłą? Jakie to ma znaczenie? Wiadomo, no jakość wykonania, sztanga olimpijska nie pracuje tak jak ta, tak? Ta, jak ją odbijasz, to czujesz, że są jakieś tam drgania, tak? No, ale w ogólnym rozrachunku normalnie można sobie trening robić nawet na sztangach gorszej jakości. Nie widzę w tym przeszkód, nie? Że nie dajcie się zwieść, że wam ktoś tam powie, a bo ty nie masz sztangi olimpijskiej, czy ty nie masz, nie wiem, hantele obciążenia olimpijskiego, bo już się tak spotkałem z pewnym gościem, który mi tłumaczył, że ja muszę mieć olimpijskie obciążenie i olimpijską sztangę. Ale ja mówię, chłopie, okej. No ale czemu nie mogę ćwiczyć na takich sztangach gorszej jakości? Czy ja ćwiczę na siłowni na sztangach olimpijskich, czy ćwiczę na moich sztangach, wyglądam tak samo. To jest tylko takie, wiecie, gadanie, bo ja mam buty Adidasa, a ty masz buty nie Adidasa. Albo nie wiem, ja mam kurwa ładniejszy sweter, a ty masz kurwa gorszy sweter. Może kupię porównanie, no ale staliwo to staliwo, tonaż to tonaż. Wiadomo, jakość wykonania, tak? No to się zgodzę, to się zgodzę. Ale mięsień nie wie, czy ja podnoszę kamień, czy ja podnoszę hantelkę. Mięsień tego nie wie. Więc czy ja będę robił biceps sztangą olimpijską, czy kurwa biceps będę robił miotłą, tak? To skąd biceps wie, czym ja ćwiczę? Ruch jest ten sam. Czy ja będę podnosił kamień, czy ja będę podnosił sztangielki? Nie ma to znaczenia. Tonaż, ciężar to ciężar. Chodzi tylko o jakość, jeżeli chodzi tylko o jakość wykonania. Bo sztanga olimpijska to do prawdziwych ciężarów jest takich, co naprawdę dźwigamy konkretny tonaż. Ale na takich sztangach można ćwiczyć. Bo ja ćwiczyłem lata u kuzyna, tu ćwiczę już 2 lata. I czy ćwiczę tu u siebie, czy ćwiczę na siłowni w takim gymie prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia, gdzie jest 100 maszyn, ja zawsze wyglądam tak, praktycznie tak samo. Chodzi tylko, czy tak samo zawsze wyglądam. Tak samo. W sensie, że moja postura, tak? Czy jestem na masie, czy jestem na rzeźbie, czy ćwiczę tu, czy ćwiczę tam, nie ma znaczenia. Także nie dajcie się zwieść i można ćwiczyć wszędzie. W garażu, w piwnicy, w altance, na działce.
Możesz mieć, chłopie, wiadra z betonem i robić wiadrami z betonem biceps. Nie dajcie się zjeść, że nie macie oryginalnych obciążeń czy oryginalnej sztangi, to już nie można ćwiczyć. To można włożyć, to można od razu włożyć do szuflady. 19:30 wieczorynka. Dobra, ja lecę dalej z tonarzem. Nie wiem, która tam godzina jest. 12:40. Jeszcze chyba skos zrobię. Jakieś rozpiętki na klatę. I to będzie koniec. 3 ćwiczenia, może 4 na klatę. Właśnie zastanawiam się, czy do klaty nie dołączyć tricepsa. I wtedy miałbym z tricepsa z głowy już na resztę tygodnia. Zaraz to przemyślę. Ale ogólnie jadę tym planem, co mam zamierzony. Czyli splitem, nie? Klatka, plecy, barki, nogi i tak dalej. Dobra, lecę z tonarzem. Lecimy z tonarzem, chłopy. Trzecia seria robocza, skos dolny. Jak widzicie, można. Ławeczka do brzuszków, Gold's Gym. Ławeczka jest rzymska, muszę okno zamknąć, bo z ramię znów przewieje. Powiem wam, że przewianie mięśni jest beznadziejne, nie? Jak przewieje ci mięśnie, wtedy jest ból taki inny. Także widzicie, ławka rzymska, podłożyłem sobie tylko 0,2 takie grube, żeby mi się zgadzało, stojaki na sam dół, stówka i można. Trzecia seria robocza, stuwencją, jeszcze sobie chyba skosiwo zrobię. Dobra. Osiem razy, po 2 razy i 3 razy, raz po raz. Dzisiaj na śniadanko, powiem wam, że weszło 250 gramów, może nie całe, bo ogólnie jak wytopiłem tłuszcz, to zostało może z 200 gramów. 200 gramów boczku surowego, nie? Sobie obsmażyłem na patelni, ten tłuszcz wylałem. Ten tłuszcz, co się wytopił, to go wylałem. I wbiłem tam sobie 5 jajeczek. 5 jajeczek, do tego 2 kromeczki chlebka z ziarnami, pomidorek, ogóreczek i śniadanko jak talala. Seria brzucha, seria brzuszewa. Mięśnie brzucha są. Kto nie wierzy, niech zajrzy na TikToka. Mięśnie brzucha mam.
Jeszcze jedna seryjka. Skosu dolnego. Zawsze się rozciągam. Także dzisiaj tylko skupiam się jednak na klacie. Triceps będzie osobno w inny dzień. I to będzie sobota. Dobra, lecę z tonażem, widzimy się za moment. Dobra chłopy, lecimy z tonażem. Ja już zrobiłem jeszcze w ten czas jak skończyłem, to była trzecia seria skosu dolnego. To zrobiłem jeszcze jedną, piątą. Czwartą, przepraszam. Ustawiłem sobie ławeczkę. Nagrałem TikToka. I teraz lecimy skos. Na skosie jest stówka, 25, 10, 10. I tam z drugiej strony wiadomo, i sztanga 10, 100 kilo. Plus robię to w super serii, bo nie mam już czasu, ogólnie bym zrobił to pojedynczo, ale robię od razu jeszcze rozpiętki na skosie dolnym. Kurde, co tu mi się wbiło coś. O proszę. O proszę. Jaka kawałek metalu. Dobra, lecimy, bo mało czasu. A paliwo się kończy. I trzeba coś do pieca wrzucić na rzeźbę. Śledźcie też moje shorty. Na pewno się uśmiejecie. Dobra. 100 kilo, trzecia seria. Już wypompowany jestem, bo była ławka płaska, była ławka skos dolny, teraz jest skos górny. Plus rozpiętki, także już siła troszkę uciekła. Aczkolwiek ja mam dosyć dużą wytrzymałość siłową na danych obciążeniach. Ja na przykład, powiem wam, ja mam wytrzymałość siłową dużą. Ja na przykład jak robię sam skos, od razu zaczynam od skosu. To teraz robiłem 7 ruchów. Normalnie bym może zrobił do 10. Stówką na skosie. A jestem już po 3 ćwiczeniach. I w trzeciej serii robię 7. Czyli zobaczcie, ja mam tą wytrzymałość mięśniową dużą. Chodzi mi o to, że mówię, że jakbym robił skos pierwszy, to bym z setką robił 10 na przykład. A robię to jako ćwiczenie trzecie. I robię 7 ruchów w trzeciej serii. W trzecim, to jest trzecie ćwiczenie na klatę. Plus jeszcze teraz wam pokażę, bo z tej strony nie będzie widać. Ale wam pokażę, że jeszcze idą rozpiętki. Kurde, ustaw się, że widać coś tam widać. Idą jeszcze rozpiętki. Na skosie dolnym. O. Jeszcze jedna seria płas. Zobacz, tu jest stówka, nie? 25 i dwie dyszki. Z drugiej to samo, stówka. Na skosie. Dobra, ja mam jeszcze po jednej serii. Lecę jeszcze z brzuszewem. Forma się robi. Także wszystko idzie swoim tempem i swoją drogą. Wbijacie do mnie na sklep. Skrzypas. Tubeshop.pl. Koszulek Fury już nie reklamuję. Ćwiczę w nich, bo mam ich sporo, lubię je, ale już Fury nie reklamuję.
A to dlatego, że gościu miał mi przysłać paczkę. Ponad miesiąc czekam na paczkę, paczki nie ma, nie odpisał. Także naszą współpracę uważam za zakończoną. Także kodu już nie ma, kodu nie podaję i już nie reklamuję. Znaczy w sensie, no jakby nie było, reklamuję, bo w niej ćwiczę, tak? I widzą widzowie, że ćwiczę w tej koszulce. Ale gościu przerwał współpracę ze mną, nawet się nie wytłumaczył, że na przykład kończy, nie miał odwagi czy co, nie wiem. Ja mu napisałem wiadomość, jak tam chłopie, gdzie paczka, nie ma odzewu już chyba 2 tygodnie. Także uważam naszą współpracę z Furią za zakończoną. Dobra chłopy, ja już kończę. Pozdrawiam serdecznie i żebyście mi byli. Pozdro.